Peggy 18. War. War never changes. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ray, a przed wami Fallout New Vegas. Oczywiście Szlachetne Serce. Dzisiaj podejrzewam, że będziemy kończyć ten dodatek. Unless you and Joshua have any objections, I'd like to start evacuating the Sorrows. I'm going to need your help, so say your piece. Tak, ja mam coś do powiedzenia. Moim zdaniem nie powinniście opuszczać tego miejsca. No, why? Why? Haven't you seen enough of what's going on here to see that the Sorrows don't need to butcher the Whitelegs for a piece of land? What Joshua wants is more than an attack. He wants a slaughter. And he needs more than you and the dead horses to do it. The Sorrows can't be pushed into this. You and Joshua don't have the right to force them into it. Please, consider what I'm saying. Niestety, ojciec tutaj, czyli ten starszy człowiek, który uczył generalnie te plemiona, powiedział, żeby właśnie zawsze bronili się przed najeźdźcami, więc powinni się bronić, a nie uciekać. No. This is how we made the world. And we brought it to them. Joshua must be waiting for you. I'll stay here with the others. Dobrze. Zostajesz, cicha woda, zostaje. Joshua już idzie do nas. Thank you for this. I know Daniel doesn't approve, but destroying the Whitelegs is the only way to ensure the Sorrows can remain in Zion. You and I will lead a group of Dead Horse Warriors and Sorrows Hunters into Three Marys from this position. Our objective is to find the Whitelegs' leader, Salt Upon Wounds, and prevent him from fleeing. Show no quarter to the Whitelegs we come across. Make no mistake about why we are here. This is an extermination. Dokładnie. A podejrzewam, że poza tym, że te plemię białych nóg raczej też będzie odpowiedzialne za śmierć tam innych ludzi. A dobra, to tak usuń. Którzy też tam przybywali. O, fajnie jest, że jestem przeciążony. Już nie jestem. Ja pierdolę, ja mam nadzieję, że ja tu tych fajek wezmę ze sobą, nie? Dobijemy do setki, jak myślicie? Nie, nie dobijemy. Ale też? Nie. A, 90 będzie? Nie. Ale jeszcze cygaretki są, inne rzeczy. Dobrze, nie chcę patrzeć na ziemię pod sobą. Ale spojrzyj mi. Aha, nie, ja zapomniałem, że teraz ja już nie zostawiam opakowań pod sobą, tylko one są w moim ekwipunku. Mogę je wyrzucić tak normalnie. Dobra, dobra, dobra. Gdzie my idziemy? Ja pierdolę. Chyba sobie jaja robicie. Ja muszę tam iść pieszo. Dobra, to powiem wam tak. Zobaczymy się na miejscu. A jak będzie coś ciekawego po drodze, to na wszelki wypadek będę nagrywał. Zapiszmy to sobie na wszelki wypadek. Pyk! Już podejrzewam, że nic nie zrobią. Ale! Na wszelki wypadek lepiej sobie zapisać. Da się jakoś przeleźć? Nie da się. Kurde, jeszcze noc idzie. Ja będę ich widział. Rozumiem, że oni gdzieś tu mają na mnie czyhać, nie? O, dzień dobry. O kurde, zażyło jakieś środki. O kurde, ktoś tu leci. O! Graham to jednak jest, kurde, swój człowiek.
Proszę bardzo. A ta co się wykrwawiła? Czy ją też on ściągnął? O nie, ściągnął na pewno. Karabin na jelenie. No to niebezpieczna zabawka. Chuja widzę. Nie wiem, czy mogę czekać, czy mogę się przespać. Będzie trochę głupio. Papierosy, które otwierałem, to cały czas jeszcze lecą, nie? Nikogo nie. Dobra, to innej osoby w ogóle jeszcze nawet nie widzę. Pyk. Oberwało to w ogóle? Tak. Kurwa, oberwało i zginęło. Kurwa, Graham to jednak... Spoko koleś jest. Czy... Nie, to był ten krzak. Rej, idziesz chyba w złą stronę. Uiii, plum. Nie, ja chyba zrobiłem wszystkie questy. Teraz tak myślę w ogóle. Tak mi się wydaje, nie? Powinienem to sprawdzić w jakimś poradniku, ale wiesz... Nie ma sensu. Pac nie działa na takie dalekie odległości. Kurwa, ja nikogo nie widzę, nie? Ratunku! O! Przynajmniej tego rozważyliśmy. Stary, tylko ty strzelasz. Nieważne, już zginął. Kurde, on siupie z tych pistoletów. Zajebiście, nie? O, tutaj biegnie. Będziemy gotowi. Proszę bardzo, jest główka. Nie ma główki! Ojoj! Dobra, daleko to jeszcze? Ja pierdolę! Następny poziom. Był taki perk, który chciałem. Co jest jakiego technika? Nie, ja tutaj był gdzieś. Tak. Nie, powinienem ten perk zabrać na samym początku, bo powiem wam szczerze, miałem parę problemów poza odcinkami tutaj. A tam sobie pochodziłem gdzieś, nie, takie tam wiecie. I później właśnie zastaje nas noc, a ja bardzo nie chciałem opuszczać miejsca, żeby wam pokazać albo coś i kurde, ogniska momentami były. No ale co z tego, nie?
Dobra, zejdę tędy. Powiem wam szczerze, ja nie wiem, gdzie ja jestem. Po nocy mało kiedy łaziłem. No to co, nawet ogniska tu nie znajdę. Dobra, można czekać. Całe szczęście można. Chociaż 7 godzin nawet nie wystarczy. Fuck. No. Jeszcze 3. Bo ja nic nie widzę. Ja nie rozpoznam wroga od krzaka. To i to będzie dla mnie ciemnością totalną. To. Chyba za mało? No. O, przynajmniej też wiem, gdzie jestem. Oni mieli te obozowiska swoje. Jeb, 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 jeb. Jeszcze ktoś? Jeszcze ktoś jest. Ach! Tak zmarnować. Dobra, to już nie ma co. A ty żyjesz? Kurde, on jest nie... Nie do zdarcia, nie? Ponieważ jest pancerny po prostu. Ona tutaj mieli ten drugi obóz. Też ktoś się może w takim wypadku czaić, chociaż nie powinni tak właściwie. Ale... No nie, no akurat mi się uchyli. No chamstwo. O ja pierniczę. No dobry z niego jest wojownik. Że tak powiem. Ale może ja sobie broń w ogóle zmienię przy nim. Szkoda marnować amunicji, nie? Dobra, czy my idziemy w dobrą stronę? W bardzo dobrą stronę idziemy, Reju. Bardzo dobra strona to jest. O, co to za... Ciekawe. Graffiti się zmieniają. Aha, już słyszę odgłosy bitwy. Dobra, to jest nasi sprzymierzeńcy. Przynajmniej pomimo smutków. Bardzo fajnie. Weźmy toster, puste pudełko, no zawsze nam się przyda. Te totemy, właśnie te totemy można? Nie można. No i wtedy jakbym zabierał te totemy, to mogliby stracić chęć do walki, nie? Czy tak mam nadzieję. No, czyli takie tondorondo trzeba zrobić, no spoko. No kurde, nie podświetliło mi się, że to nie jest zły. No. Z jednej strony są bardziej prymitywni, z drugiej strony mają lepszy osprzęt. O. I mają kapsle. Macie torbę lekarską? Nie. Z tym paka CWS, no ale... Jakiś taki bardziej koczowniczy tryb życia mi się wydaje, oni posiadają. Ja mam pistolety maszynowe, nie? Uuu! 15, łuski 15.
No niestety, no to ja byłem po prostu tutaj cwaniakiem, który wziął ze sobą bardzo dużą część amunicji, tak? I różne rodzaje broni. Co się kurwa stało teraz? Przepraszam This bardzo. Is taking too long. We can't let salt upon wounds escape. We're going to find a way around. God willing, we will finish this together. Ej, stary. No ale że... Co tu się niby... Aha, no tak, no bo Ray ma spostrzegawczość, kurde, żaby. Nie zauważył, że przed nim się zwaliło kamienie, nie? O kurwa, no to Jezus Maria. F5 od razu. Nie ma co się w ogóle pieprzyć. Steampack i papieros. Jeszcze jeden steampack na wszelki wypadek. O co ja tu znalazłem? Ojoj, kujaj, kujaj. Popielniczkę, kurwa. Łuski. Granaty. Nie, no proszę was. Nie będę przeciw nim używał granatów. To aż taki słaby to ja nie jestem. Dobra, dobra, ale gdzie tu jest przejście dalej? Tak. Aha. A, przeładujmy. Co by nam potem nie brakło? Tutaj też będzie jakaś znajdka? Nie. Aha, no dobra, to jest już wyjście. Tup, 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 tup. Okej, my wyszli. Aha, no za daleko to my nie wyszli. No niech będzie. No i pułapki. No to akurat nic mi nie zrobią. Szczególnie, że towarzysza żadnego też nie mam, który mógłby na nie wpadać. Można iść tędy? Ojojojojojojojoj. Dobrze, że się tak przybliżyłem, nie? To było dziwne teraz. Nie dała litości. No tak, ale z drugiej strony przecież mówił, że bez litości. Fucking shit, nie? Spróbujmy tu jakoś delikatnie zleść. Au. Dzień dobry. Headshot. Ej no! Spoko, nie? Nie. Hehehehe. No, ej, no. Gdzie to mi uciekłaś? Jeden mi uciekł, drugi mi uciekł. Trochę zostało cię nóżka i rączka. Kasza.
Ten ostatni perc, co braliśmy dwa odcinki temu, to kaszanka nas regeneruje, nie? Regeneruje nam PW. Mamy na to szansę, że dostaniemy. Ja pierdolę, nie mam wraz. Sam wlazł na pułapkę. Przecież to już jest poniżej krytyki. A, myślałem, że to skrzynka. Jest tak na górę, czy nie? To mogę iść na górę, nie? Aha, dobra. Tą górą to nigdzie nie dojdziemy. Tamtą górą, o. O, to już tak. O! Martwe konie. Białych nóg. Korzeń jest związany. Czyli go pojmali. Po co? Jeśli tak chcą go zabić, nie mam pojęcia. A niech im będzie. Członek plemienia smutku. Ja pierdolę i zaś skakaj po takich skałach. Ła! Chłopaki, pomożecie, bo ja ich tak... Właśnie, dziękuję. No! Przepraszam bardzo, czy ja w ogóle nie trafiłem? Kwestie za mojej ilości PW, raczej PA. Na bogów, co się tu odpierdala? No patrzcie, no nie mogę. No. Czyli, nie, dobra, przeżyję. Dobra, idziemy, mamy... Nie no, my dalej idziemy mędzić. Ale co to się odpieprzyło, to ja też nie wiem. Główka i chuj. Do widzenia. Jeśli chodzi o headshoty, to ta strzelba jest całkiem. Ej, halo. We warned you at Syracuse, and you persisted. You took advantage of us at New Canaan to drive us out. And like the dogs of Caesar you are, you followed us to Zion. And now you stand on holy ground, a temple to God's glory on earth. The only use for an animal in our temple is sacrifice. Huh. Kale wachene conserva o. You understand me, don't you? Don't you? Out man. Kuna man, mad. He kill all white legs. You talk. You stop. Broń się.
You can no ni kumpa me. They are you. Przepraszam bardzo. Co tu? Coś odblokowałem, ale nawet nie wiem co. Still, thanks to your help and the grace of God, the White Legs won't be troubling Zion anymore. Let's go find Daniel. Tomorrow we'll be here soon enough, and there is much to do. Ta-dam, kolejny level. Proszę bardzo. Walnijmy sobie przetrwanie. Nie mogę przeszukać jakoś ciała. And so it was that the conflict between the New Canaanites and the White Legs was finally resolved. The courier's involvement had tipped the scale, shifting the fragile balance of power. Despite their defeat at Three Marys and the death of their war chief, the White Legs were determined to pursue the other New Canaanites. But when they finally tracked down their prey in Colorado, they discovered the tables had been turned. The White Legs who survived the New Canaanites' ambushes were hunted down by dead horses before they could reach the safety of the Great Salt Lake. When word of the White Legs' diminished numbers reached the 80s tribe, war was declared. And by year's end, the White Legs had been wiped out. The Sorrows fought beside Joshua Graham and the dead horses, eradicating the threat the White Legs posed to Zion. When the courier and Joshua Graham felled Salt upon Wounds, their victory was celebrated with a great feast. The Sorrows' transformation from a peaceful, timid tribe into a proud and warlike people broke Daniel's heart. He tried to take solace in the knowledge that they would remain in Zion, but it was a small comfort. The Sorrows' innocence was lost. Having helped eradicate the White Legs from Zion, the Dead Horses returned to Dead Horse Point in triumph. They remained neutral toward the Sorrows, but as years went on, there were periods of competitive friction, even violence between the tribes. The New Canaanites, Daniel especially, intervened regularly as mediators, but found it difficult to reconcile the tribes' conflicts. The defeat of the White Legs in Zion marked a turning point in the fortunes of the Happy Trails Caravan Company. Every 2 months, the caravan met with the New Canaanites in Zion Valley to trade. Happy Trails soon returned to prosperity. The vigilance of the Sorrows and Dead Horses in defending southwestern Utah, initially startling to Happy Trails caravans, soon proved a blessing. The tribes united against the 80s. Driving them back from Highway 50, and thus opening yet another trading route for Happy Trails caravans. Follows Chuck took the courier's words to heart and decided that he would behold the sights and sounds of distant lands with his own eyes and ears. After returning to Dead Horse Point, he quarreled with his family and other tribe members about his ambitions. One morning, they awoke to discover that Follows Chuck had set off alone, westward, into the wilderness. He was never seen again. Waking Cloud was distraught when she learned of her husband's death, but took comfort from her tribe and the compassion of the New Canaanites. She forgave Daniel for having concealed her husband's fate from her, and learned to accept his fate. When her grief faded, she took a husband from the Dead Horse tribe. At her bidding, he stayed close to home. Though the courier had stopped Joshua Graham from executing Salt upon Wounds, the war chief still fell in battle. The White Legs defeated at Three Marys. Joshua led the Sorrows and Dead Horses in tending to their comrades and burning the corpses of their foes.
He continued to advocate militant opposition to the enemies of New Canaan, and showed little quarter to those he fought. And yet he was changed. He no longer reveled in the brutality and cruelty for which he had been known in his former life. His inner demons, if not extinguished, were at the least appeased. Years after the defeat of the Whitelegs, Daniel did his best to minister to the Sorrow's spiritual needs. Try as he might, he could not hold back the tribe's increasing militancy and reverence of Joshua Graham. Demoralized, he returned to his family and Dead Horse Point. His failures haunted him for the rest of his days. And with that, the courier walked out of the history of the tribes of Zion and back to the gathering storm of the Mojave Wasteland. To. Aha, tak, no teraz mamy możliwość właśnie strój Daniela. Szansa na krytyk plus 3. Retoryka, percepcja. Mamy kapelusze, czapki, jest też ta maska, czy w sensie hełm. To jest rękawica wspomagana. Ciekawe, ale i tak nie mam za bardzo teraz głowy do tego. To i tak tu nie zostanie. A pismo? A, w sensie może tam ich ta Biblia, nie? Dobra, co? Ja to zapiszę, spróbujmy stąd wyjść i wejść z powrotem. Jeśli tak się będzie dało, to zabierzemy te wszystkie rzeczy pamiątkowe po prostu. A jeśli się tak nie będzie dało, no to sobie czytamy. I się nic też nie stanie. Udało się. Wszystko leży. To żaden problem. Ale tak oficjalnie wyjdźmy sobie na pustynię Mojave, więc Mojave właściwie. A, to jest ta skrzynka transportowa. Ej, ale tam rzeczy zostawiłem, ona jest teraz pusta? No, czuję się opierdolony troszeczkę. Grup. To będzie trzeba było wykopać, no bo tu może też być jakiś smaczek. Ale jesteśmy z powrotem naszej pustyni. No słuchajcie, to dzisiaj już tyle, tak właściwie, bo powiem wam szczerze, myślałem, że będzie to trwało o wiele dłużej. Ale z drugiej strony, z racji tego, iż poprzedni odcinek trwał ponad godzinę, no to ten troszeczkę skrócimy. Mam nadzieję, że mi za to wybaczycie. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, dzięki za wszystkie lajki, subskrypcje i do zobaczenia następnym razem. Hey, yeah. War never changes.